Witam, ja jestem Tritsus z T-Składu i jestem na miejscu zdarzenia, w którym dwóch sąsiadów pokłóciło się tak bardzo, że jest to w stanie rozwiązać tylko prawdziwy reporter. Zobaczmy, o co poszło i zobaczmy, czy sytuację da się jakoś załagodzić. Człowieku! Dzień dobry, co tutaj się dzieje? Dzień dobry, to telewizja? Przecież ten sypał cały czas, wywala mi śmieci na moją posesję, zobaczcie, co on robi! Przestań gadać głupoty! A, panie, zabierz go pan, ja już dawno napisałem pismo do urzędu! Przecież! Co ty myślisz, że to śmietnisko jest to mój dom? Dzień dobry, proszę państwa, tu jest taka sytuacja, że on wyrzuca wszystkie śmieci na moje podwórko. Naprawdę? A tutaj tak schludnie jest to dlatego, że wszystkie śmieci do pana wyrzucają. Tak, dokładnie, dokładnie, śmierdziel. Coś ty gadasz, człowieku! Panie, posłuchaj pan, ten człowiek jest chory na umyśle. Rzuca do mnie śmieci cały czas. Chodzi szczatu, sra, ja gości nie mogę zaprosić. Słuchajcie, nie mam pojęcia komu wierzyć, kompletnie nie wiem, dlatego że obydwaj zdają się bardzo kulturalnymi, wykształconymi ludźmi. Tak więc planuję z obydwoma z nich zamieszkać i zbadać sytuację. Witam, sąsiedzie. No po prostu uroczy człowiek, ja nie wiem. Nie rozumiem, jak on może kogokolwiek denerwować. Dobrze, ale najpierw zobaczmy tutaj pana uznanego jako najbogatszą osobę na całym osiedlu. Dzień dobry. Dzień dobry, mogę dzień dobry, witam, zapraszam do mnie do biura. O, dzień dobry, jak tutaj ładnie u pana jest, naprawdę. No ładnie, proszę siadać, albo nie, proszę stać, żeby pan dobry tu wywiad zrobił ze mną, bo naprawdę musimy zrobić porządek z tamtym półgłówkiem, bo naprawdę ja nie mogę żyć sobie. Panie, ja pracowałem pół życia na ten mój majątek, na ten piękny dom, na piękny telewizor, na to, żeby mógł zaprosić gości, pokazać swoje ekskluzywne życie. Patrz pan, co on zrobił, on stąd. Co to telewizor? Taki duży telewizor! Spieprzaj pan! Oś ty cholera jasna, poszedł! Patrz pan, zrobiłem zamknięcie, ale to i tak nic nie daje! Ten cymbał cały czas tu wchodzi! Z tego co widzę, sytuacja jest naprawdę groźna, ale coś mi nie gra w zachowaniu tego pana. Jak w moim zachowaniu? Co ty gadasz? Właśnie, co? Jest pan bardzo agresywny i nie wiem, czemu mam panu wierzyć. Proszę... Człowieku, jakbyś tyle lat z tym Demilem żył, zobacz, co on wyczynia! Ale naprawdę, proszę się zachowywać. Co tutaj właściwie mamy? No! To jest moje! Myśli pan, że to jest moje? Ja... Chwila, takiego bym czegoś nie kupił nawet. Chwila, jeden moment. Jeden... Widział pan, mamy dowody. Póki co widzę tylko, że próbował pan temu młodemu mężczyźnie wrzucić kawałek śmieci, młodemu które... mężczyźnie? Z tego co zauważyłem, pochodzą właśnie z pańskiego domu. Panie, już pan mówi, jak to było. Dokładnie 13 grudnia 2017 rok. Zamówiłem sobie tą wykładzinę. Zostało mi dużo tego dywanu i ten wyrzutek społeczny przychodzi, mówi: panie, jaki piękny dywan, jaki materiał, jakie cudo. Mówię: dobra, weź jeszcze utnę więcej. Zabrał, oczywiście nawycinał sobie, ale śmieci przyniósł do mnie. Dobrze. Co chodzi, tak szczerze mówiąc, totalnie. Widziałem już wystarczająco, przenieśli się w takim razie do drugiego zainteresowanego. Panie, ale uważaj pan na wszy, karaluchy i tak dalej, bo to wszystko tam jest całe centrum zoologiczne. Panie, jak ja mam złotą posadzkę, jakie górne ubóstwo. I nie wchodź pan, to moje miejsce, na samochód. Proszę mi pokazać właściwie pańskie włości. Zapraszam. Proszę, zapraszam do mojego biednego domu. Przynajmniej tutaj są drzwi, nie to co tam. Proszę nie wchodzić z kamerą, póki Kropki światła nie ma, sekunda. Trochę niebezpiecznie pan tu ma. Trzyma mi drzwi, proszę. O! Widzę, że nastrojowe życie pan prowadzi. Oszczędzam energię, ponieważ trendy. Droga. Ekologia, oszczędzanie energii, czy to mi się podoba. Polski chłop. Tak. Dobrze, co pan tutaj ma w tym domu? W sumie... telewizor! Tak jest. I to retro, to jest przecież warte ze 100 tysięcy, przecież on ma ze 150 lat. Tak, dokładnie tak. Chce pan kupić? Oj, może dzisiaj się akurat wstrzymam. 90 tysięcy. A wie pan, akurat mam dwa telewizory u siebie, nie potrzebuję kolejnego. To może pana zaproszę na pyszny obiadek, trochę jeszcze zostało sprzed wczoraj. Z waszego. Czy tutaj powinny być grzybki? A, zapomniałem. Czemu tu jest narysowany pies? Czy to jest sprowadzana psina? Nie, ja dokarmiam zwierzę. No, także jak pan widzi, u mnie w domku jest cudownie. To było przez cały czas to światło? To tak się włącza te żarówki. Czyli żyje pan ekologicznie, jest pan bardzo wykształcony, dokarmia pan zwierzęta, a dodatkowo ma pan bardzo wspaniałą chatę, której nawet na klaśnięcia jest światło. Tak, ja pokażę panu jeszcze. Zapraszam. A co tu jest? Wow! Na przykład mam swój ogródek, który pięknuje pięknie, jak pan widzi.
Tutaj mi obrosło trochę. Czy tutaj zbiera pan nawóz? No dobrze. Przepraszam, ja chciałem się tylko... Co pan tu robi w moim domu? Chciałem naprostować jedną rzecz, wiadomo, troszeczkę się zdenerwowałem, ale to jak żyję z nim tyle lat, to już nerwy puszczają. Spójrzcie, proszę państwa, to jest jego toaleta. Jak on tu żyje, jakie to są warunki? Jaki to człowiek wykształcony? Talerz robię! Na obiad! Żeby przywitać gościa, bo jestem dobrym człowiekiem i nawet tego pana przywitam ładnie. O, wspaniale! Zostanie pan nawet tutaj nakarmiony. Proszę. Proszę bardzo. Smacznego? O, fu! Nie, panie, ja tego na pewno nie zjem. O, fu! Widzi pan, co tu się dzieje? No jak ja mam się nie denerwować, jak pod moim domem takie rzeczy się dzieją? Dobra, Asza, Won, idź mi stąd. Idę spać, bo jutro z rana idę do pracy. O, jeszcze pracuję! Nie wiem, czemu pomyślałem, że on jest bezrobotny. Będę zbierał puszki zbiera. Ja chyba oszaleję, naprawdę. Weź się tu nie denerwuj. Więc wszyscy widzieliśmy, że dowody są na niekorzyść bogatego. Zobaczmy w takim razie, czy jeszcze uda mu się wybronić, ponieważ wiem już prawie wszystko, ale jako prawdziwy, dociekliwy reporter jestem bardzo zdeterminowany, aby pokazywać wam tylko prawdę. Czemu pan płacze? No bo ja cały czas mówiłem panu prawdę, cały czas przedstawiałem tak, jak to wygląda, a pan mi nie wierzy. Cały czas! Nie wiem, co mam zrobić. Wie pan, fakty działają przeciwko panu. Dobra, wie pan co? Ja postawię cały swój majątek na to, że to jest prawda. Jeśli ja kłamię, to proszę bardzo, proszę, niech pan to weźmie. Widzowie, jeżeli jesteście przed telewizorami, to mam nadzieję, że właśnie nie spadliście z krzeseł, ponieważ ten człowiek chce udowodnić swoją niewinność poprzez dawanie łapówek. Nie jestem z tych reporterów. Panie, żadna łapówka. Ja stawiam całe swoje pieniądze, że to jest moja racja i tylko moja racja. Dobrze, ale tamten... Co słyszy tak? Pan? Ja cały czas odbieram telefony od swoich klientów. Cały czas. I on napierdziela piłą. Zaraz tu pójdę. Zobacz pan, co on robi. Halo, tu się pracuje, czego żeś pan napierdziela tą piłą? Ja też tu pracuję. Ale tak. Pan zbiera puszki? Nie tylko. Ja zaraz panu pokażę, co jeszcze robię. Co pan do mnie mówił? Przecież pan, o, przecież pan, przecież on to specjalnie robi. Nie, ja nie dam rady. Widzowie, zostawcie łapki w górę, koniecznie. Łapki w górę. Bardzo, bardzo dziwna sytuacja. Zawsze, gdy on mówi, włącza się przypadkowo akurat piła mechaniczna. Jak... No właśnie, cały czas! Słyszycie, co on robi cały czas? Widzę, że ten człowiek pracuje bardzo ciężko, aby przemienić mój biednostan w prawdziwy majątek. Zobacz pan, co on robi! On się zachowuje jak małpa, nie ujmując nic małpie. Więc wspominał pan coś wcześniej o klientach. Proszę powiedzieć, czym się pan zajmuje? No tak, wie pan co, zaraz przyjedzie klient, pan zobaczy pan. Ja jestem tak naprawdę lekarzem. Cały czas leczy ludzi. Lekarzem? To zmienia postać rzeczy. On nie może być złym człowiekiem. Także widzi pan, no ja cały czas mówię prawdę i... Coraz bardziej panu wierzę. O, pacjent, dzień dobry. Pacjent. Dzień dobry. Pacjent. Dzień dobry. Witam. Witam panie doktor Mr. G. Zapraszam. Mam problem i chciałbym... Dobrze, proszę na dwór. Przejdziemy na dwór. Pan mi powie, tak? O co chodzi. Bo ja mam taką nietypową dolegliwość, tylko tak wstydzę się przy tym panu trochę. Czemu? Dobra. Bo ja mogę doktorowi powiedzieć tak na ucho? Pan się nie wstydzi. Tu sami swoi są. O, uwielbiam tego gościa. Zobacz pan, przychodzi do mnie pacjent, prawdopodobnie ma hemoroidy, nie chce, żeby nikt się dowiedział o tym, a ten podsłuchuje. Co odwala? Hemoroidy? No i pan mów, co panu jest? Ja mam straszny ból dupy. Ból dupy, dobra, sekunda. Widzi pan, na pana szczęście mam jeszcze maść na ból dupy. Aplikujemy ją tutaj. Przepraszam panie doktorze, chyba coś idzie nie tak. Wszystko jest pod kontrolą. Bo mnie coś zaczyna coraz bardziej boleć. Dobrze, bo to tak aplikacja maści boli. Dobra. Jak piecze. To daję panu już w cenie za tą wizytę. Wizyta 250 zł, proszę przyjść jutro z rana. Dziękuję. Właśnie widzieliśmy, jak doktor Mr. G ocalił niewinne ludzkie życie. Ciekawe, co zrobił w tym czasie nasz biedniejszy kolega? Zrobiłem eksperyment. Deska surfingowa zrobiona z wózka. Sklepowego, bardzo ciekawe. Kradzionego. Właśnie, kradziony wózek sklepowy. A to, że kradzione to złe? Dobra. No, to jest dobry. Chciałem powiedzieć panu jedno. Wcześniej byłem zupełnie po pana stronie, no ale zobaczyłem właśnie, jak ten lekarz ratuje ludzkie życie. Stop. Wynota, to po pierwsze z mojej posesji, a po drugie... Ja panu coś pokażę, okej?
Dobrze. Kierowniku, ja mam taki szczery temat, muszę panu coś pokazać, zapraszam. Daj mój sąsiad. Chwila, pan ma faktycznie też taki dywan w domu. Nowe światło właśnie rzuciło się na nasze dowody. Chwila, stop! Bo on jest lekarzem, ale ja jestem żulmenem! To od początku był pan? Tak, to ja, zaraz wracam. Niemożliwe. Niesamowicie się cieszę, ponieważ poznam dzisiaj Żulmena. Jego osiągnięcia są niesamowite. Między innymi zatrzymał tramwaj poprzez tylko wsiąście do niego, ponieważ wszyscy wysiedli. Dodatkowo, kiedy Żulmen jedzie tramwajem, to tramwaj jedzie Żulmenem. Jego osiągnięcia są naprawdę gigantyczne. Jestem! Ha! Na żywo ta woń napawa mnie jeszcze większą dumą z tego, że jestem Polakiem. Tak więc jak pan widzi? Tak jak ja widzę, jestem dobrym człowiekiem. Dobrze, w takim razie odpowiedzmy sobie wspólnie na to pytanie. Czy Żulmen byłby zdolny do zakłócania porządku? Więc mamy tutaj sytuację jak z więzienia. Obydwaj oskarżeni mówią, że są niewinni. Więc no proszę powiedzieć, czy na pewno nikt z was pana, nie wyrzuca śmieci? Jestem przekonany, że... Nie rzucam się śmieci. Pan spojrzy. Wie pan co, naprawdę, z całego serca pana przepraszam. Uważałem, że to pan śmieci wywalił, ale jednak może faktycznie super bohater. Jak kiedyś coś słyszałem, a nie wiedziałem, że to pan. Przepraszam, pan jest godny zaufania. Pan jest super bohater. Nie, pan jest super bohater. Pan jest lekarz. To dokładnie. Też prawda. Zgoda? Przepraszam, zgoda. Jasne, zgoda. Że tak. Ja nie wiem, skąd one się biorą. Ja też nie mam pojęcia, ale już nie rozmawiamy. Słyszycie czegoś dziwnego? Halo! Co pan robi? Eee! Co pan robi? A to tu nie jest wysypisko śmieci?